Tak, słucham. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Czy to Agulec? Ale się cieszę, że do mnie zadzwoniliście w tym roku. Dlaczego? Bo w zeszłym roku się nie udało. Naprawdę? Bo mąż pomylił mój numer. Co tam u ciebie, powiedz nam, Agulec? Oj, ciężko. Dlaczego? Ta zmiana kodu. Jak to? Bo ona ma krzesełko z przodu dzisiaj wyrosło, wiesz? Ale nie słychać w ogóle. No. Nie, w ogóle się nie czuję. 28, myślę, że przez najbliższe 10 lat. Jeszcze przez też 10 tak, lat. Nie, też tak mówię zawsze. Wiesz? Ale ty od kiedy tak mówisz? Ja im bardziej boli, tym bardziej mówię. 28. 28. Tak, ja tak na tym poziomie stanęłam. Ale i tak powiem ci czuję. Tak, jeżeli ktoś cię zapyta, ile masz lat, a ty powiesz, że 28, to w sumie nie będzie kłamstwo. Podobno jesteś polską wersją Moniki Bellucci. A z czego to wynika? Może dlatego, że my Włochy kochamy. Włochy kochamy. Mm. No wiesz, mnie Monika, ja myślę Monika Bellucci i widzę tylko jedną przed oczami. Jej talent aktorski. No ej, o czym ty myślisz? No proszę cię. No powiedziałam, że Włochy widzisz. Dobrze, już tak, jesteś pod Warszawą. Jesteś w robocie? Jestem. I tak się, możecie słuchać radia tam, jak siedzicie, czy nie? No pewnie, oczywiście. Możecie, tak, okej. Okay. A w jakim... Zawsze was słuchamy, zawsze jeździmy na muzo do was, przyjeżdżamy do Warszawy, więc no, jesteśmy proszę. Waszym fanami. A ci, bo ona jest kierowniczką, to ona wyznacza radio, jakiego się słucha. Brawo, brawo, tak. Więcej kierowników i dyrektorów powinno iść tym śladem, to Agulec. Jesteś członkinią sekty osiedlowych psiarzy? Tak. Masz jednego psa czy więcej? Nie, mam jednego i żeby było śmieszniej ludzi na moim osiedlu, to poznaję po psach. Często nie pamiętam, jak ten człowiek się nazywa, ale każdego psa pamiętam imię. A ty jakiego masz psa? Ja mam takiego kundelka Jack Russell. Matka Jack Russell, a ojciec Kosokowa. Russell Crowe. Russell Crowe. A matka Brad Pitt. tak. Dokładnie. Najkochańsza suka, 6 kilo miłości. Po prostu. Widzisz, na przykład dzisiaj rano nasza ukochana suka zjadła naszej żonie rękawiczki. Naprawdę? Modeleczka zjadła rękawiczki? Boże, modeleczka, bo nie, chyba naprawdę jest wiosna, bo normalnie pies śpi do 11, a cię budziła się i czekała na nas z rękawiczką w pysku. To podejrzane. No, podejrzane bardzo. Dobrze, wiemy też, że wyznajesz zasady, jesteś głodny, nie, to ci nałożę. To dobra zasada. Ja bym cię wziął na trenerkę żywieniową Anny, wiesz? Nie, bo to jest jedna zasada z rodzinnych imprez. Dokładnie. Słuchaj, dawno nie słyszałem tej piosenki. Pamiętam refren, nie pamiętam, jak to idzie w środku, więc może być ciężko. Co jest? O Jezu! Dzisiaj dzwonimy do Agulca, który właśnie ma pierwsze krzesełko. Nie wiem, co wyjdzie z tej piosenki, wiem, że nie będzie wam w radiu lekko. I śpiewam dzisiaj dla niej te strofy, żeby było jej jak prosto w niebie. Tylko czy dojdzie po tej piosence ona do siebie? 100 lat śpiewamy ci, Agulcu. Niech na niebie stanie tęcza malowana twoją kredką. Więc 100 lat śpiewamy ci, Agulcu. Niech ci będzie całkiem lekko, jak na słońcu. Pięknie. Jesteś genialny, po prostu. Mów mi tak jeszcze, bo mi cycki wtedy rosną. Bisior i Anna. Od poniedziałku do piątku po 8:00. Tylko w Muzo FM.